Mianem czerwca 76 określa się potocznie falę strajków i demonstracji ulicznych, jakie miały miejsce 25 czerwca 1976 roku. Dzień wcześniej premier Piotr Jaroszewicz przedstawił w Sejmie założenia drastycznej podwyżki cen wielu artykułów żywnościowych. Zdrożeć miały mięso i ryby o 69%, drób o 30%, masło o 60%, nabiał o 64%, ryż o 150%, cukier o 90%. Podwyżka była uzasadniona ekonomicznie, ale sposób jej wprowadzania świadczył o arogancji i lekceważeniu nastrojów Polaków, którzy podwyżek nie chcieli, bo oznaczały one zamach na poprawiające się od 1971 roku warunki życia, a dla tych gorzej sytuowanych – zepchnięcie na krawędź nędzy. 25 czerwca 1976 roku był gorącym dniem nie tylko ze względu na panujący wówczas upał. W Radomiu, Ursusie i Płocku miały miejsce pochody i demonstracje uliczne, a w samym Radomiu również dramatyczne walki uliczne. W strajkach i demonstracjach ulicznych, do których doszło w co najmniej 90 zakładach pracy na terenie 24 województw, wzięło udział około 80-90 tysięcy osób. W ówczesnym województwie kieleckim wybuchły dwa strajki. W Spółdzielni Pracy Twórczość w Kielcach, zatrudniającej głównie kobiety, oraz w największym ówczesnym zakładzie przemysłowym, fabryce samochodów ciężarowych w Starachowicach. To nie oddaje jednak skali napięcia utrzymującego się wówczas w kraju. W Ursusie w zakładach mechanicznych zastrajkowało 90% załogi. Aby poinformować innych mieszkańców Polski o swoim strajku, wyszli na pobliskie tory kolejowe, łączące Warszawę z Łodzią, Poznaniem i Katowicami. Ponad 1000 osób siedzących na torowisku zatrzymywało pociągi, tworząc żywą zaporę. Aby trwale zablokować tory, rozkręcili je i w powstałą wyrwę zepchnęli lokomotywę. Interwencja milicji nastąpiła około 21.30, gdy tłum stopniał do kilkuset osób, gdy wieczorem podwyżkę odwołano. W obawie przed powtórzeniem scenariusza z grudnia 1970 roku władze wycofały się z podwyżki, co Jaroszewicz ogłosił w wieczornym wydaniu dziennika telewizyjnego. Dla sytuacji w Płocku decydujące znaczenie miały mazowieckie zakłady rafineryjne i petrochemiczne. Strajk rozpoczął się tam rankiem na kilku wydziałach, a po zakończeniu pierwszej zmiany doszło do spontanicznego wiecu z udziałem kilkuset osób. Część jego uczestników udało się w kierunku gmachu KWPZPR, a w miarę zbliżania się do centrum miasta, do pochodu dołączały się kolejne osoby. Pod samym budynkiem KWPZPR zgromadziło się około 2-3 tysiące osób. Po odwołaniu podwyżki przez władze centralne, budynek KW został obrzucony kamieniami, wybito kilka szyb. Około 21:00 demonstranci zostali zaatakowani przez oddziały ZOMO z Łodzi. W Radomiu strajk rozpoczął się od robotników zakładów metalowych imienia generała Waltera, którzy wyszli na ulicę, aby powiadomić o strajku innych i ruszyć pod gmach KWPZPR. Do protestu przyłączyli się pracownicy 25 najważniejszych zakładów miasta, ogółem około 17 tysięcy osób. W kulminacyjnym momencie na ulicach Radomia demonstrowało około 20 do 25 tysięcy osób. Protestujący nakłonili pierwszego sekretarza KW do przekazania do Warszawy żądania odwołania podwyżki. Po 2 godzinach oczekiwania okazało się, że w budynku nie ma już przedstawicieli partii. Zostali ewakuowani przez funkcjonariuszy MO i SB. I tłum zaczął niszczyć wyposażenie, a gmach podpalono. Do Radomia skierowano oddziały ZOMO z Warszawy, Łodzi, Kielc i Lublina oraz słuchaczy Wyższej Szkoły Oficerskiej MO w Szczytnie. Wieczorem zwarte oddziały Milicji Obywatelskiej liczyły około 1550 funkcjonariuszy. Doszło do gwałtownych walk ulicznych. W ich wyniku w tragicznym wypadku zginęli dwaj demonstranci, Jan Łabęcki i Tadeusz Zabęcki, zabici przez rozpędzoną przyczepę wypełnioną betonowymi płytami, którą spychali w kierunku zbliżających się ZOMowców. Oprócz gmachu KWPZPR atakowano także budynek KWMO i Urzędu Wojewódzkiego. Doszło do dewastacji sklepów i kradzieży. Oddziały milicji opanowały sytuację w mieście dopiero późnym wieczorem. Władze partyjno-państwowe wzięły odwet na protestujących. Zatrzymanych przewożono do komend MO i aresztów, gdzie przechodzili przez tak zwane ścieżki zdrowia. Szpalery milicjantów, którzy bili pałkami przechodzące osoby.
W wielu przypadkach ofiarami brutalnego pobicia byli przypadkowi ludzie. Jedną z takich osób był Jan Brożyna. Inną śmiertelną ofiarą czerwcowych represji był ksiądz Roman Kotlarz z podradomskiej wsi Pelagów, który 25 czerwca przypadkowo znalazł się w gronie protestujących. A później w czasie mszy w sposób publiczny modlił się w intencji robotników. Był z tego powodu nachodzony, przesłuchiwany i brutalnie bity przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, co najprawdopodobniej przyczyniło się do jego śmierci. Zatrzymanych w Radomiu, Ursusie i Płocku postawiono przed kolegiami i sądami. W pokazowych procesach przed Sądem Wojewódzkim w Radomiu sądzono 25 osób wytypowanych na prowodyrów wydarzeń. 8 z nich skazano na karę od 8 do 10 lat więzienia. 11 otrzymało karę od 5 do 6 lat, a 6 otrzymało wyroki od 2 do 4 lat. W Ursusie 7 osób skazano na karę od 3 do 5 lat więzienia, a w Płocku wobec 18 osób zapadły wyroki od 2 do 5 lat pozbawienia wolności. Poza pokazowymi procesami i wyrzucaniem z pracy, władze uderzyły w protestujących również zmasowaną, propagandową kampanią nienawiści, której najbardziej spektakularnym i haniebnym przejawem stały się reżyserowane, wielotysięczne wiece w całej Polsce, potępiające demonstrantów nazywanych chuliganami i warchołami. Nieudana próba wprowadzenia podwyżki cen była pierwszym symptomem narastającego kryzysu ekonomicznego i zachwiała autorytetem całej ekipy Edwarda Gierka. Brutalne represje wywołały odruch sprzeciwu. Wiele osób pisało do władz indywidualne i zbiorowe listy protestacyjne. Pomoc materialna, prawna i medyczna udzielana represjonowanym i ich rodzinom zaowocowała powstaniem we wrześniu 1976 roku pierwszej jawnej organizacji opozycyjnej, Komitetu Obrony Robotników oraz rozwojem demokratycznej opozycji.